dzisiaj mamy dzień, niedzielę służby. Chcemy skupiać się na służbie. I tak naprawdę wprowadzenie do tego dnia, najlepsze, fantastyczne, zrobiła tydzień temu Nadia. Najlepiej byłoby, gdyby ty stanęła i powtórzyła to jeszcze raz. Ale wszystko jest nagrane. I moi drodzy, chciałbym was bardzo zachęcić, naprawdę bardzo zachęcić do tego, żebyście odsłuchali to słowo. To było znaczące słowo. I wprowadzenie do tego, co dzisiaj, ale też wierzę, było tam wiele rzeczy, o których Bóg mówił do nas. Na pewno mówił do mnie. I wiele rzeczy, nad którymi myślałem przez cały ten tydzień. Szczególny dar dla Boga. Szczególny dar dla Boga. Co to jest szczególny dar? Wiecie, kiedy myślę o takim sformułowaniu, od razu zadaję sobie pytanie, co tak naprawdę ma dla mnie wartość? Dlatego, że każdy z nas nadaje wartość różnym rzeczom. Każdy z nas określa to, co jest dla niego szczególnie wartościowe. I tak naprawdę to nie nasza głowa, nie nasz umysł i nie to, co mówimy, określa to, co wartościowe, bo my deklarujemy różne rzeczy, ale to nasze serce. To nasze serce określa to, co wartościowe. Dlatego, że nasze serce określa, co jest naszym skarbem. To, co stamtąd wychodzi, to określa, co jest naszym skarbem. Co jest tą pierwszą, najważniejszą rzeczą, co jest tym pierwszym owocem, tym naprawdę wartościowym dla nas, co może stać się szczególnym darem. Coś, co wnosimy jako my. Są takie szczególne miejsca, gdzie wnosimy to, co wartościowe, to, co istotne. Kiedy na przykład wchodzimy w związek małżeński, wnosimy siebie i swoje wartości w ten związek. To samo wnosimy w relacje. Wnosimy to do Kościoła. Wnosimy to w relacje z Bogiem. Wszędzie wnosimy coś, co ma szczególną wartość dla nas. Coś, co jest szczególnym darem. I to także jest dla mnie wprowadzeniem do tego, o czym chcę mówić, co chcę kontynuować, dlatego że od już paru miesięcy studiujemy fragment, skończyliśmy de facto, 12 rozdział 1 listu do Koryntian i będziemy iść dzisiaj dalej. Coś, co wprowadza nas w zrozumienie rzeczywistości duchowej. Ale to, co podsumowuje to, o czym do tej pory rozmawialiśmy, cały rozdział 12, coś, co dla nas i dla mnie ma tak wielkie znaczenie, że nawet wyprodukowaliśmy specjalne kubki, które dostali wszyscy pastorzy naszego kościoła, dlatego że chcieliśmy im szczególnie zwrócić na to uwagę i w czasie naszego kolegium pastorów, które mieliśmy na początku listopada, każdy z nich dostał taki kubek, z wersetem z 1 listu do Koryntian, 12 rozdziału, 7 werset. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. To jest tak ważny, tak istotny werset, że zależało mi na tym, że kiedy pastorzy rano czy w ciągu dnia piją kawę, każdy prawdziwy pastor pije kawę, hallelujah. Amen. Kiedy pije kawę, to on i ci, którzy z nim siedzą przy stole, mogą przeczytać ten werset. I ja wierzę, że to jest prawda, którą Bóg chce umieścić jako fundament w sercu każdego z nas. I kiedy ostatnio rozmawialiśmy o tym, ja szczególnie zwracałem uwagę na to i chciałbym od tego dzisiaj zacząć, że ten werset ma dla nas zarówno wymiar indywidualny, jak i wymiar wspólnotowy. Ponieważ jest tu mowa o tym, że w każdym
to oznacza, że także i we mnie. Więc jeśli we mnie, to jest to coś bardzo ważnego, bardzo istotnego. To odnosi się do mnie, do mojego życia. Czyli we mnie przejawia się duch w różny sposób, co oznacza inaczej niż w innych, ku wspólnemu pożytkowi. W każdym, czyli we mnie. Jeśli jestem nowym stworzeniem w Chrystusie, jeśli narodziłem się z Boga, jeśli mój duch narodził się z Boga i otrzymał Boży rodzaj życia, to ten werset dotyczy mnie. To on dotyczy mnie. We mnie duch, który jest złożony we mnie, on chce się przejawiać w szczególny, specyficzny sposób, inny niż w innych osobach. Ale on to chce zrobić nie ze względu na mnie, tylko ze względu na innych, wśród których żyję. Dla ich pożytku, dla ich zbudowania. I my potrzebujemy patrzeć w ten sposób na samych siebie, ale także potrzebujemy w ten sam sposób patrzeć na innych. Że w nich także przejawia się duch w różny sposób, czyli w inny niż w moim życiu, niż przeze mnie, dla pożytku całej wspólnoty, a więc to oznacza także dla mnie. Dla mnie. I teraz, jeśli to zrozumiemy, to zaczniemy postrzegać siebie zupełnie inaczej. Wiecie, Kościół można postrzegać w różny sposób. Można postrzegać jako miejsce, można postrzegać jako nabożeństwo, można postrzegać jako specyficzną kulturę, atmosferę, czy jakieś działania, które tam występują. Ale Biblia, kiedy mówi o Kościele, to najczęściej jest używany obraz ciała, jest używany obraz organizmu, w którym Jezus jest nazwany głową, a my jesteśmy nazwani częściami, członkami, organami tego ciała. I tak jak ciało jest różnorodne, tak samo my jesteśmy różnorodni. Jesteśmy połączeni z głową, bo bez tego połączenia nie moglibyśmy funkcjonować prawidłowo, właściwie. Więc jest bardzo ważne, bardzo istotne połączenie z głową, czyli z Chrystusem, każdego z nas. I nikt tego nie może zastąpić. Choćby tutaj stanął najbardziej namaszczony człowiek, który by dokonywał niezwykłych cudów, miałby niesamowite objawienia. On nie zastąpi nam naszej osobistej, indywidualnej relacji z Chrystusem. Dlatego, że Jezus powiedział, że Jego owce znają Jego głos i nie pójdą za obcym. I dla nas to jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Bez znajomości Jezusa, bez znajomości Jego głosu, to może być niebezpieczne. Dlatego, że nasz przeciwnik, diabeł, jest nazwany zwodzicielem. Jest nazwany tym, który jest w stanie przybierać nawet postać anioła światłości. Który próbuje imitować Boga, żeby zwieść nawet i wybranych, tak mówi Boże Słowo. Więc my potrzebujemy osobistej relacji z Chrystusem. Tego nic nie zastąpi. Ale także musimy uświadomić sobie, że jesteśmy częścią ciała, że jesteśmy połączeni z innymi i potrzebujemy siebie. Naprawdę potrzebujemy siebie. Potrzebujemy dbać o siebie, bo od tego zależy nasz dobrostan. Od tego zależy nasze powodzenie. I my, nawet dbając o samych siebie, powinniśmy mieć świadomość, że to jest nie tylko ze względu na mnie, ale także ze względu na innych. To nie jest obojętne, w jakim jestem stanie. To nie jest obojętne, co robię. To nie jest obojętne, jak myślę, czy co mówię. To nie jest obojętne, jak odbieram rzeczywistość. Bo to ma wpływ także na innych. Więc potrzebujemy widzieć siebie jako kogoś, kto jest połączony z innymi, jako kogoś, kto jest darem dla innych, ale także potrzebujemy zacząć rozpoznawać innych jako dar dla samego siebie. Jako dar dla samego siebie.
każdy z nas jest niezbędny. Dla wspólnoty i dla każdego z nas. Rozumienie tego jest rozumieniem rzeczywistości duchowej. Jeśli nie rozumiemy tego, to jest oznaka ignorancji albo niedojrzałości, o czym Paweł mówi w pierwszym wersecie 12 rozdziału, gdzie mówi, że nie chce, moi drodzy, żebyście byli nieświadomi, żebyście byli ignorantami odnośnie rzeczywistości duchowej. I my potrzebujemy zrozumieć, i to jest oznaka dojrzałości, że wiemy, że nie jesteśmy pępkiem świata. Że świat się nie kręci dookoła nas, że tu chodzi tylko o moje szczęście i moje zadowolenie. Ale z drugiej strony ja muszę wiedzieć także, że tu nie chodzi o to, że ja się, będziemy za chwilkę o tym mówić, ja się spalę i to nie ma znaczenia. Bo to ma wielkie znaczenie. Jesteśmy połączeni ze sobą. I 12 rozdział kończy się takim zdaniem, to jest 31, ostatni werset tego rozdziału, gdzie Paweł mówi tak, podsumowując to, o czym mówi. Gorąco pragnijcie większych darów łaski. Ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą. Pragnij większych darów. Dlaczego? Jeśli rozumiesz, że jesteś darem dla kogoś, to potrzebujesz więcej, żeby być naprawdę błogosławieństwem dla kogoś. Wiecie, w liście do Hebrajczyków jest napisane, że my nie jesteśmy z tych, którzy się poddają i giną. Ale tych, którzy idą naprzód w wierze. Którzy przezwyciężają. Wiecie, ja, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja bardzo nie lubię paru słów, ale szczególnie nie lubię takiego słowa, wybaczcie, że je zacytuję, problem. Ja używam słowa wyzwanie. Bo dla mnie de facto problem jest wyzwaniem. Bo to jest coś, z czym się trzeba zmierzyć. Ja patrzę na przeszkody właśnie w taki sposób. Jako coś, co jest dla mnie wyzwaniem. Więc jeśli napotykam na coś, co próbuje mnie zatrzymać, to powinien zadziałać właśnie ten werset. Potrzebuję czegoś więcej, bo z tym, co mam teraz, nie jestem w stanie sobie poradzić. Więc nie zaakceptuję to, że sobie nie jestem w stanie z tym poradzić, ale potrzebuję czegoś więcej. I bez względu na to, co to jest. Czy to jest choroba? Czy to są problemy finansowe? Czy jakiekolwiek problemy w jakiejkolwiek sferze, one nie występują? Jeśli dochodzisz do takiego miejsca, gdzie coś się próbuje zatrzymać, to powinieneś zacząć pragnąć funkcjonowania w twoim życiu większych darów łaski, które pozwolą ci się zmierzyć i pójść dalej. Zmierzyć z tym i pójść dalej. I tak samo rzeczy dotyczą nie tylko naszego życia, ale szczególnie dotyczą tego, co dotyka ludzi, którzy są wokół nas. My musimy mieć świadomość tego, że nasz Bóg pierwszym imieniem, jakim dał się poznać ludziom i pierwszym imieniem, które najczęściej występuje w pierwszej księdze Biblii, to jest El Shaddai, co dokładnie oznacza Bóg, który niczym nie jest ograniczony. Bóg, dla którego wszystko jest możliwe. Tak się nazywa nasz Bóg. On tak chciał być nazywany. I to było pierwsze imię, jakim dał się poznać ludziom. Ten, który nie ma żadnych ograniczeń. Ten, dla którego wszystko jest możliwe. Więc jeśli twój Bóg jest Bogiem, dla którego wszystko jest możliwe, to my powinniśmy uczyć się żyć w takiej rzeczywistości. Więc dla nas rzeczywistość to jest pragnienie ciągłe większych darów łaski. Bo jeśli napotykam na coś, co wydaje mi się, że jest niemożliwe, które mówi do mnie, to jest niemożliwe,
to oznacza, że ja staję wobec tego i mówię, wiesz co, może dla mnie to jest niemożliwe, ale dla mojego Boga to jest możliwe. A On jest we mnie. Jeśli On jest we mnie, halleluja, to potrzebuję czegoś więcej, żebym przez to przejść. Amen. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. I Paweł mówi, ale wskażę wam najwspanialszą drogę. To jest ciekawe. Tak dla przypomnienia, na początku pierwsze określenie, jakim byli nazywani wierzący, Kościół, byli nazywani zwolennikami drogi. Nie nazywali się chrześcijanami, to później ich tak nazwano. Nie mieli jakiejś szczególnej nazwy, Kościół taki i taki, ale po prostu nazywano to drogą, a ich zwolennikami drogi. I Paweł mówi, ja wam wskażę najwspanialszą drogę, właściwą drogę. Ja wam pokażę to, co jest esencją chrześcijaństwa. Ja wam to pokażę i wyjaśnię. I wprowadza nas w ten temat w pierwszych trzech zdaniach, pierwszych trzech wersetach 13 rozdziału i dzisiaj krótko się na tym zatrzymamy. Posłuchajmy ten tekst. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał na pokarm całą swoją własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, czy też wydał na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Co za zaskakujący fragment. Co za zaskakujące słowa. Wiecie, 12 rozdział, Paweł, mówiąc o rzeczywistości duchowej, zaczyna od tego, że mówi o sposobie, w jaki duch działa poprzez nas, jak przejawia się poprzez nas. Ten rozdział zaczyna się wyjaśnieniem tego, jakie są dary duchowe. Później mówi o ciele, organizmie i kończy znowu słowami, które mówią o służbach, o darach, o powołaniach w ciele Chrystusa. I nagle tutaj Paweł odnosi się do tych darów duchowych, wymienia je po kolei, te dary, o których mówił we wcześniejszym rozdziale, i mówi o różnych darach języków, o darze prorokowania, o darze słowa wiedzy, słowa mądrości, mówi o darze wiary, o darze czynienia cudów, o darze dawania aż do poświęcenia życia, o darze zarządzania. On mówi o tych wszystkich darach, które opisywał, które wyjaśniał we wcześniejszych słowach. I nagle mówi, ale słuchajcie, można każdą z tych rzeczy robić bez miłości. I kiedy robisz te rzeczy bez miłości, one nie mają znaczenia. To są szokujące słowa. On mówi, możesz modlić się językami i to niezwykłymi językami. Ludzkimi, czyli zrozumiałymi językami. Wyobrażacie sobie? Wiecie, mamy tutaj ludzi na sali, którzy posługują się różnymi językami jako swoimi rodzimymi, ojczystymi językami. Gdybym ja nagle, teraz, kiedy nigdy nie uczyłem się portugalskiego, nagle przeszedł w tym kazaniu i zaczął mówić to kazanie po portugalsku, nie rozumiejąc tego, co mówię, wszyscy powiedzieli, wow, niesamowite. A Paweł mówi, choćbym mówił językami ludzkimi, czy nawet anielskimi, są języki anielskie, popatrzcie. Będzie dużo czasu w niebie do uczenia się języków. Halleluja. Cała wieczność. Jak nie lubisz się uczyć języków, lepiej już zacznij teraz. Teraz pomoże to twojemu mózgowi, a w przyszłości też się pewnie przyda. Halleluja. Ale Paweł mówi, że nawet jeśli mówiłbym językami ludzkimi, jako niezwykły, ponadnaturalny dar, bardzo rzadko spotykany, a nie miałbym miłości,
to byłbym jak pusty miedziany gong. Mógłbym sobie w niego walić i wiecie, taki przenikliwy, niemiły dźwięk. Albo jak cymbały, wiecie, można walić w cymbały i w gong. Nie jest to miły dźwięk. On zwraca uwagę, ale po jakimś czasie staje się denerwujący. Każdy, kto miał małe dzieci i kochająca babcia albo wujek przyniosła cymbałki, wie, o czym mówię. Fajny prezent ze strony dziadka, ale dla rodziców i domowników przekleństwo. Dziecko walące w cymbałki. O tym tutaj mowa. Dalej Paweł mówi, choćbym posiadł dar prorokowania, choćbym posiadł całą wiedzę, wszystkie tajemnice i dysponował takim darem wiary, że na jedno słowo przenosiłbym góry i dokonywałbym niezwykłych cudów, a nie miałbym miłości, słuchajcie, to jest napisane, byłbym niczym. Niczym. Wiecie, czasami warto zastanowić się nad tym, czemu nadajemy wartość. Bo dzisiaj wystarczy otworzyć internet, Facebooka i ktoś coś zrobi i uwieczni filmik i staje się wzorem dla wszystkich albo idolem dla innych. A Paweł mówi, że jest możliwe dokonanie niezwykłych cudów i być niczym. I być niczym. I w końcu Paweł mówi, i słuchajcie, to jest niezwykłe. Choćbym część po części, krok po kroku, tu jest dosłownie napisane, rozdał na pokarm, czyli dla potrzebujących. Słuchajcie, szokujące. Choćbym swój majątek krok po kroku rozdawał, na pokarm, dla głodnych, dla potrzebujących. I nawet siebie, swoje życie wydał w sposób budzący uznanie, czy też można to też przetłumaczyć, wydał wręcz na spalenie, czyli poświęcił samego siebie, całe swoje życie, poświęcił dla innych. I brzmi to szokująco. Lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. To brzmi szokująco. Jak to? Można rozdać wszystko, co się ma? Można poświęcić swoje życie, spalić się dla innych i to może nie mieć wartości? Tak w tym świecie, kiedy ludzie patrzą powierzchownie, ludzie mogą powiedzieć, wow, to niezwykłe. Ale z Bożej perspektywy Bóg mówi, nic nie osiągnąłeś. Dlatego, że Bóg nie patrzy na to, co robimy. Bóg nie patrzy nawet na to, jak inni na nas patrzą. Jak inni to oceniają. Ale Bóg patrzy na serce. I On ocenia motywację. Bo można robić wiele niezwykłych i wspaniałych rzeczy. Niezwykłych i wspaniałych rzeczy. I przed Bogiem to może śmierdzieć, a nie pachnieć. I mówię po polsku, a nie po czesku. Bo po czesku pachnąć to śmierdzić, ale przed was. Uważajcie, jak jesteście w Czechach. Tam wiele słów ma odwrotne znaczenie do polskiego. Bóg patrzy na coś zupełnie innego. Bóg pierwszy patrzy na serce. Wiecie, my z natury, niestety, zepsutej natury, tej natury skażonej grzechem, jesteśmy egoistami. I my musimy sobie to naprawdę uświadomić. I wiecie, i często, żeby zaspokoić deficyty swojej upadłej, grzesznej natury, żeby zaspokoić kompleksy, jesteśmy w stanie robić wiele fantastycznych rzeczy. Ale motywacje, przyczyny tego, co robimy, przed Bogiem nie są właściwe. Powiem wam więcej.
My sami z siebie nie jesteśmy w stanie nic dobrego zrobić. Tak, z perspektywy ludzi możemy wiele altruistycznych postaw nawet przejawiać i zrobić coś. Tak, możemy komuś pomóc, możemy zrobić coś fantastycznego. Ale to nie jest to, czego Bóg oczekuje. To nie jest to, czego Bóg oczekuje. Jest taki szokujący fragment, nie mamy go dzisiaj do wyświetlenia. Fragment z drugiego rozdziału listu do Efezjan, gdzie Paweł mówi na temat zbawienia, że ono jest nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił, ale jest z łaski, przez wiarę, na podstawie tego, co zrobił Bóg. I potem mówi o tym, że jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy nowymi stworzeniami, kiedy przyjmujemy przez wiarę Jego łaskę, Jego przebaczenie, Jego zbawienie, przyjmujemy dar nowego życia, ono czyni nas nowym stworzeniem. I dalej jest napisane do dobrych uczynków, które Bóg już dla nas przygotował. On przewidział nas do dobrych rzeczy, On przewidział nas do dobrych uczynków. Każdego z nas. Bo w każdym Duch się chce przejawiać. On już przewidział rzeczy dla nas. Ale to są Jego rzeczy i w Jego sposób. I w Jego sposób. Kluczem do zrozumienia tego jest piąty werset piątego rozdziału listu do Rzymian. Gdzie jest mowa o tym, że Duch Święty rozlewa w naszych sercach Bożą miłość. Duch Święty rozlewa w naszych sercach Bożą miłość. Czym jest Boża miłość? Trzy wersety dalej Paweł mówi, że Boża miłość polega na tym, że Jezus umarł za ciebie, kiedy na to nie zasługiwałeś. To jest Boża miłość. Boża miłość mówi o tym, że robisz coś bez względu na to, czy ktoś na to zasługuje, czy nie. Dlaczego? Bo masz miłość w sercu. Po prostu. I masz naturę Boga, który jest miłością. Po prostu. A jak to się robi, pokazał Jezus, który był posłuszny aż do końca, z miłości do nas. Był posłuszny aż do końca, z miłości do nas. Boża miłość pozwala ci przejść ponad wszelkiego rodzaju myślami czy postawami w swoim życiu. Jest w stanie przejść nad tym, czy ci się chce, czy nie chce. Nad tym, czy znajdujesz powód, czy nie. Bo ta miłość jest powodem sama w sobie. I moi drodzy, to jest coś niezwykłego, coś fantastycznego. To jest to niezwykłe życie, do którego Bóg nas prowadzi. Nie do życia ciągłej kalkulacji i ciągłego myślenia, czy zrobić coś, czy nie zrobić. Zasłużył, nie zasłużył. Był miły, czy nie miły. Czy bardziej się o siebie postarać, czy o kogoś. Ta miłość, ona upraszcza życie. Bóg po prostu kocha. I daje to, co ma najcenniejszego. Dał swojego Syna. Dlatego, że kocha. I wiecie, nawet te wielkie rzeczy, które są związane z duchowymi rzeczami, z darami ducha, one tracą swoje znaczenie, jeśli nie są powodowane przez miłość. Jeśli nie są powodowane przez miłość. I dzisiaj Bóg nas zaprasza do tego rodzaju życia. Do tego rodzaju życia. On nas zaprasza, żeby to, co Duch Święty rozlewa w naszych sercach, żeby zacząć to uwalniać. Wiecie, to jest niesamowite. Jest napisane, Duch Święty rozlewa. Czyli On cały czas jest gotowy to robić. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby był brak. Bo jeśli czegoś zaczyna brakować, zaczniesz to używać, dawać siebie, to Duch Święty znowu rozlewa. I to działa. I to jest duchowe życie. I to jest duchowe życie. I to jest życie
nas, indywidualne, i to jest życie Kościoła, Jego ciała. Amen? Amen. 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 Twój czas.